Jo, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, a to jest, moi drodzy, drugi odcinek ze gry Deadlight. I czytaliśmy ostatnio pamiętnik na koniec, a tym odcinku rozpoczniemy od tego pamiętnika i troszkę gdzieś tam później pójdziemy oczywiście. To nie jest tak, że my nigdzie nie pójdziemy. Pójdziemy na pewno. Ale posłuchajmy parę stronek z notatnika Randala. 11 listopada. Odpoczynek po pracy, deszcz po pożarze, pokój po wojnie, śmierć po życiu. Czasem czuję się, jakbym siedział na skraju wulkanu, który zaraz wybuchnie. Nerwy, drżenie ręki, gdy piszę. Wszystko to zawsze we mnie było. Ale dopiero teraz zdecydowałem się to pokazać. Moje nogi zwisają nad otchłanią, ziejącą siarką i pyłem, a żar płynnych skał wędruje po moim kręgosłupie. Zrozumiałem wtedy, że muszę wrócić do domu, do rodziny. Ale jeśli tego nie zrobię, to się stanie. Ale jeśli tego nie zrobię, to się stanie. Stanie się tak czy siak. Tak jak z tymi dziewczynami w lesie. Stanie się. Nie wiem, dlaczego wróciły w góry. Ostrzegałem. Ostrzegałem je w zeszłym miesiącu. Zabroniłem tu wracać. Piekło to inni. To oni idą do lasu, szukając kłopotów. Zawsze będę go chronił. To mój dom. Jestem zwierzęciem, które chroni swego terytorium. Ja tutaj rządzę, a robaki dokończą dzieła. A de facto, on czasami w swoim pamiętniku nie mówi do nas, że on zabił te dziewczyny? Przeczytajmy jeszcze chwilkę, bo nie wiem jak was, ale mnie bardzo to zainteresowało i zaintrygowało. 5 grudnia. Nie licząc migreny, wciąż mogę zapomnieć o wszystkim i pamiętać tylko o swojej dobrej stronie. Gdy moja babcia po kądzieli, mając ponad 80 lat, zmarła, była przy niej tylko pielęgniarka. Staruszka żyła sama i zmarła sama. Dziewczyna powiedziała, że zanim babcia zmarła, podniosła głowę z poduszki, rozejrzała się wokoło, jakby kogoś szukała, po czym znów się położyła i zmarła. Nie ma wątpliwości, że otacza mnie pustka, ale nie jestem pewien, czy pochłonęła mnie zupełnie. Czasami wydaje mi się, że gdy podniosę głowę, będę w stanie przejść na drugą stronę. No dobra, no ostatnie. Przyrzekam, że ostatnie. Też bardzo mnie interesuje. 12 grudnia. Lidia posiada wyobraźnię, której tak brakuje jej matce. Shannon martwiła się i złościła przez parę dni. Widzę, że nie jest na mnie zła. Nie, przepraszam, widzę, że jest na mnie zła. Dlaczego właśnie tak zawsze? No dobra, widzę, że jest na mnie zła. Wiem, że spędziłem sporo czasu poza domem, więcej niż powinienem. Ale w tym sezonie i z tym zamieszaniem z myśliwymi i kłusownikami nie mogłem więcej dla niej zrobić, dla nas. Wiem to i żałuję. Mogę jeszcze? Mogę? Nie, no dobra. 25 grudnia. Nie podoba ci się Randy? Góry są piękne. Wesołych świąt. Szczęśliwego 1986 roku. To już będzie później. Dobra, wracamy. Gdzie my jesteśmy? Wróćmy tutaj. Pamiętacie, gdzie skończyliśmy? Tak, naprzeciwko tego. I co ja mam tu zrobić? Jak wy sądzicie? Nie. Według mapy, jak minę autostradę, będę bliżej schronu. Próbujmy, myślę, że tu muszę przeskoczyć. Huh. Dobra, udało się chyba. No i co dalej? No skacz, hoppa, dobra jest. Jesteśmy na autostradzie, zobaczcie. Kurde, cud. No zobaczcie, właśnie o tym mi chodziło. Zobaczcie, niby platformówka, ale jednak jak fajnie zrobiona, nie? No spadaj. Deadlight, zobaczcie na górze. Tyle pozostało z tego świata. To pozostałości po wojnie między ludźmi a cieniami. Esencja tego, kim jest się staliśmy. Krwawa łaźnia na ziemi. Zdążyłem przeczytać. Deadlight, na górze był napis. Świetna gra, naprawdę świetna.
Safe point. Bezpieczny punkt. Jeszcze do góry. No, dawaj, 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 staruszku. Dobra, biegnijmy. Na razie spokój, nikt nas tutaj nie dopadł. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Ciśnij AD, aby obrócić na ogrodzeniach w oknach. Aha. Nie rozumiem, czekaj. Aha. Aha. Raz i dwa. I raz. Trochę poćwiczymy, nie? Bo nam się nogi zostały. Nie wiem jak wam, ale mi troszeczkę. Więc poćwiczymy troszeczkę. Jeden, dwa, dobra, wystarczy. Podamy na dół, idziemy. Doczytuje się. I gdzie żeśmy zjechali? Jakby taki delikatnie lag był. Wow. Może coś tam leży na dole, co? Nie ma ani jedzenia, niczego. Dobra, wyłaź. Niech ci będzie. Ła! Ej, ej, ej! Co ja mam z nim zrobić? Góry. Be. I co mi zrobisz? Teraz pozabij się w nos. Debilu jeden ty. Mam tam na górę wejść. Nie no, przepatrzcie się naprawdę, jak w tej grze to wszystko wygląda. Nie, mi się bardzo podoba. Platformówka, ale no taka, no zupełnie inna. Złomowisko Sala, 4 lipca 1986 roku. I pół roku jakoś od tych pisów, które były w notatniku, pamiętacie? Tam ze stycznia miało być niby tak. Dobra. A nie, tu musimy coś zrobić. Mamy kłódkę jakoś, jak to otworzyć? Co ja mogę zrobić? O, czekaj, a mamy się... Mamy broń! No dobra, a razem z głową, żeśmy... Tak, dzięki stary. Dobra. Przeproś go, że mu głowę żeś urwał. Dobra, otwieramy to. O! To mnie się podoba. I do góry, dobrze. I teraz tam przeskoczymy. No jasne, że przeskoczymy. Ja... A, patrzcie jak pięknie, no. No co, nie ma czasu. No wszystko jest piękny czas. Będziemy z nim walczyć. Zobaczmy. Chodź. Ej, ej, ej! Szybko męczę, nie? Chodź jak dziwnie to wszystko. A, zmęczenie. Nogę obciąłem? Chyba tak. Nie ma nogi. Chodzi lisek koło drogi. Nie ma ręki ani nogi. No było coś takiego kiedyś. Dawno temu, nieprawda, ale było. No właśnie tam do okienka. No idź sobie tam. No i dobra, schodzimy na dół. Co my tu mamy? Warsztat samochodowy. Mam drabinę jakoś, ale ta drabina no, chyba nie napawa mnie optymizmem, że mogę... No złaź tu, włać. Wow. Hop. Przejdź tu, tędy. Opa! I teraz chodź tu, maleństwo. Chodź tu na kolanka, pokażę ci bananka. Dobra, biegnij. Opa, tak, dobrze jesteśmy. I co teraz, nie umiecie włazić po samochodach i mi nic nie zrobicie? A ja sobie tak cymyk na górę. Jakie deski mam zniszczyć? A, tu deski, tak, to widzę. Te deski mam zniszczyć. No to sru. No to nie ma desek. Miało nie być, to nie ma. No idź tam, no wejdź tam. Aha, no. Tu jest już coś niebezpiecznego. Dobra, biegniemy. Przeklęta burza. Też mi się nie podoba, no powiem wam szczerze, że nie podoba mi się burza. Wow. Co to jest grane?
Lilia. Moja córka. Czy ja mam Madzie córkę? Jakby ktoś nie wiedział, ale przeważnie już każdy tam wie, bo nie ukrywam tego. Nie ukrywać teraz też tego będę, że jestem nieporadnym tatusiem. Bardzo mi to śmieszy. W szczególności z ust kogoś, który na pewno dzieci jeszcze nie ma. I może wiedzieć tyle na temat wychowania dzieci, co może nie, może jakieś tam rybki ma i sobie karmi od czasu do czasu, no to też może i przy tym pozostanie, tak, tak będzie dorastał w otoczeniu mu rybek. Trudno. Jego problem, nie mój. Najśmieszniejsze jest to, że... Wow, otwieraj te drzwi! Biegnij! No, co wciśnij klawisz? Sam się wciśnij! Zapierdzielaj! Ła! Właśnie zapomniałem shifta wtedy. O, zu głupie cienie, ha? No, śpieszcie się, no. No, tu mamy drabinkę, op. Na górę. A, muszę się obrócić, o. Być po właściwej stronie drabiny. O, jakieś grafity na tych słupach podtrzymujących most. Dobra, poczytajmy trochę, proszę was, dobra? Dzięki. Pamiętnik. Tak, to było to. Tak, to było to. Dobra. 14 stycznia. Wczoraj zajrzałem do zajazdu Harego. Pierwszy raz w tym roku. Nie lubię zamkniętych przestrzeni. Miałem wypić piwko z Benem i od razu potem wracać. Ale on się spóźnił. Duchota i spojrzenia ludzi analizujące każdy mój ruch sprawiły, że zacząłem się pocić. Nie podobało mi się, jak na mnie patrzyli. Nie podobały mi się ich rozmowy, ich śmiech. Nie słyszałem, o czym mówili, ale na pewno o mnie. Gdy przyszedł Ben, miał ze sobą jakieś wycinki z lokalnej gazety. Interesowały go ataki w lesie. Co miałem mu powiedzieć? Nic nie mogłem zrobić, a Ben obstawał przy swoim. Najlepsze, co mogliśmy zrobić, to skrzyknąć ludzi z miasteczka i przegnać niedźwiedzie. Był pewien, że jeśli je nastraszymy, to ludzie z miasta wrócą i interes zacznie się znów kręcić. Powiedziałem mu, co o tym myślał. Padlina, użyźni glebeł. A nawet jeśli uda się przepędzić niektóre zwierzęta, to niedługo przyjdą inne. Jeśli wyrwiesz pazur, to jutro wyrośnie nowy, silniejszy. Taka jest natura i tacy są ludzie, którzy starają się ją ujarzmić. Poczytajmy dalej. 28 stycznia. Biły mi się dwa koty bawiące się, chowające w walizce. Zostały uwięzione w środku i nie zobaczyły już nigdy światła słonecznego. Dusiły się. Niosłem zakrwawiony pakunek. Wory pełne szkodników. Martwe koty w walizce. Coś tu w ogóle nie pasuje z tym człowiekiem, tak do końca wam powiem. 27 lutego. W lesie czuć niepokojącą aurę. Wyczułam ten niepokój, obserwując drzewa i zwierzęta. Co się dzieje z tym światem do diabła? Starcia z policją w południowej Polsce? Widocznie coś poważnego dzieje się w Europie. Ale wszyscy na ten temat milczą. Pewnie najgorsze, no tak, bo to te lata, które wiecie, no były, no właśnie były. Pewnie najgorsze się przed nami ukrywa. Ludzie mówią, że wojsko rozpyla jakieś chemikalia nad mniejszymi miejscowościami. Ludzie są źli, wściekli. Zginęło kilku policjantów, rząd jednak temu zaprzecza. Dziś znów pada śnieg, a wszechogarniająca cisza jest przerażająca. To jest 60 stron, także wiecie, no, czytania trochę jest, ale obiecuję, że zaraz skończę. 1 marca. Odkąd miałem ten dziwaczny sen, zdaje się, że świat każdego dnia przynosi jakieś zmiany. Zwykle nie zwracam uwagi na informacje w prasie i telewizji, ale dzieje się coś poważnego, to pewne. Shannon także się martwi. Nalega, żebyśmy udali się do miasta kupić żywność, zrobić zapasy, jak sama mówi. Rozmawiała z sąsiadami, którzy także się przygotowują. W Europie miały miejsca wydarzenia, o których szybko zapomniano. Fala przemocy. Kolejna wojna światowa?
Mówiłem, że komuchom nie można ufać. Dalej. Dalej już nie. Dalej to później. To był tam 7 marca, a my wracamy. Jesteśmy właśnie już pod tym mostem. Zobaczymy, gdzie my tam dalej będziemy mogli sobie pójść. Tu musimy zejść. Dużo ich tu. Tak, na pewno tego nie zrobimy. Musimy wejść z powrotem i z rozpędu przeskoczyć, może skoczyć. Skoczymy na samochód, ale on pewnie będzie mordę zaraz ten samochód darł. No to przecież nie inaczej. No biegnę, 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 hop, 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 skacz, hop. Zaskoczyłeś. Hop, przeskakuj, biegnij. Uff. Dobrze, 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 dobrze. Skocz na górę, skocz, złap się tej drabiny. Bardzo dobrze. Jest, udało się. Hop. Co z tobą niszczysz, ty kur... O. Domowa, ty niewredna małpo. Chciała mnie ugryźć. Nie dałem się. No i co dalej? Może ja nie powinienem tu włazić w ogóle. No wyjdź stąd na razie. Chyba tak. Głupie cienie. No cholerne głupie cienie, no zgadza się, no. Ale co zrobisz, no chłopie? Nic nie poradzimy, skaczemy i łapiemy się i biegniemy dalej. To w ogóle może bym zszedł, coś poszukał, tu coś, nie wiem, leży, może ktoś coś zostawił przez pomyłkę. Tam jakiś pakunek, apteczka może być. I tutaj, no i to mu się uleczy. Użyłem apteczki, bardzo dobrze, tak, do... No co jest? A, bo tu jest już na się... Przepraszam, normalnie. Co słyszysz? Co to będzie? Sorry, nie opię tego. Skoro nie żyje, po cholerę go jeszcze wieszać. Trzeba pokazać, kto tu ma władzę. Muszą wiedzieć, że my ich pilnujemy. Wow. Kto? Niby kto? Te twory? Nie ocalali, a poza tym czym się przejmujesz? Rozkaz to rozkaz. Dalej, chodźmy po następnego. Boże, waży chyba tonęł. Ej, kolego. Lepsze twarzy, dom cegien czy dom z drewna? Dziwne pytania. O, żyje. Ugryz go. No to pięknie. Było się nabijać. O, skończyły się amunicja. Normalnie wsiadł do samochodu. Babach pojechał, a my zostaliśmy z trupami. Cienia, jak zwykle, mamy przechlapane. No dobra, czyli ten pojechał, pojechał, a my jesteśmy tu. No chcę. Możesz się położyć i się nie ruszać, dziękuję bardzo. Przepraszam. Wytrzymałeś mi się kończy, ale my się podskradamy do niego, wiecie. I zrobimy mu. Tylko może powalczyć z nimi, co? No to widzicie właśnie platformówka, ale zobaczcie. Nice. Musimy poczekać na trochę. Zwiększy mi się. Ła, to było dobre. Dobre. To takie dobre, to takie jest. O, jeszcze raz. Bardzo dobrze. Wytrzymał się, kończy. Ile razy to można iść tą siekierą ładować? To puszczaj mnie! Ileż tam? Ty nie wstawaj też, połóż się. No, wreszcie.
Walka z trzema zębiakami. Wygrana. Dobra, teraz musimy skakać. Opa, dobrze. Świat już nie jest bezpieczne. Moje bliscy są w niebezpieczeństwie. Do góry. Dobra. Przeskakujemy. No i co dalej? Tam jest drewno. To może zrobimy tak. Halo? Dzień dobry panom. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, bo mi was tutaj potrzeba. No. Git i biegniemy. Ha, 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 i co? Jestem szybszy. Tararara. Nie złapaliście mnie. Ale idą twardo za mną. Opa. A, bo dziura jest, no nie widzisz. Widzisz dziury. Musimy zejść, musimy tutaj. Ła, głośno, nie? No za głośno, no ale co ja poradzę, jak tam ktoś jakieś głupie beczki poustawił. Opa. A. Opa. Ej, no puszczaj mnie! Puszczaj mnie, będziecie zjedli mnie, no, no. No to jak miałem to rozbić? No, pokazane jest, że deski, no. No to deski. Ale to inaczej zrobimy, czekajcie. Dobra. Inaczej. No tu przyjdą, dupki będą tutaj się ze mną. Op. Halo, merdam się tu. Halo. Dzień dobry. Skok. No tam są. Tam są dechy. Ale uparte, zobaczcie te zębiaki, nie? Fajne są takie. Takie niewyżyte. No puszczaj mnie! Kurde, przez tego durnego zombiaka straciłem dwie apteczki, no. Wow, 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 bez takich mi, co? Ale mnie ściągnął! Wow, wow, wow! Co za wredna małpa? Dobra, jednego się pozbyłem. Oni są... Biegnij, biegnij, biegnij. Jak ja mam to rozwalić? No żeż wreszcie, bo mnie denerwujesz już. Ty też lasz. No chyba już. Dobra, teraz potrzebna wytrzymałość, bo pewnie to muszę tam wbiec normalnie, nie? No. Ku. Udało się. A tu nie ma niczego. Ja potrzebuję teraz... Ja potrzebuję apteczki, no stary, no. Uleczcie mnie, no. Dobra, idziemy.
Deszcz pada, a jakie pociągi fajne. Zejdźcie, co my tu mamy. Aha. Mało przyjemna perspektywa jakaś. Złaś. Co się tam weź? People went to war against the shadows, military and common man alike. No. No dobra, idźmy. Tutaj się da coś zrobić? Nie. No potrzebuję apteczki, ja mam tylko jedno ten, teraz mnie coś pacnie i tyle będzie po mnie. No i teraz co, jak ja mam tam zaskoczenie to? Opa! Aha, na pewno. Tam mam się doczekać jakim cudem. Zgarasz pewnie. Co jest tu grane? A tu jest grane. Stryk. To musimy może gdzieś posunąć. Może nie. Nie da rady. Przejdźmy tam normalnie. Normalne, no przecież to... Zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. Coś jest? A, no to przepięknie się stała wspaniała rzecz. Włącz to! Aha, no... Gdzie to prądu, no? No i właśnie to są fejle Dżingisa. Moi drodzy, dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Detroit, przechodzimy tą grę, przejdziemy, uratujemy świat, córkę, żonę chyba też. Nie wiem, zobaczymy, jak dojdziemy. Na razie to tyle od Dżingisa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Dżingis wam mówi serdeczne i słodziutkie papa. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego razu. Na razie, yo, trzymajcie się, cześć!